Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. Słuchajcie, jesteśmy Trevorem. Schowajmy sobie broń. I tak, mamy dwie misje HS i HS. Okazało się właśnie po tym wszystkim, jak zrobiłem misję z Michaelem, że musiałem się tam nauczyć latać i tak dalej. Nagle u Trevora pojawiła nam się misja jedna, później druga, jak się przełączyłem. Już po tym, po nagraniu i tak dalej, jak już tam przyszedłem właśnie ten kawałek tego latania cholernego. Czekajcie, w ogóle sobie muszę mikrofon troszkę zniżyć. Nawet nie słyszeliście, zajebiście. Jednak coś tam redukuje te szumy i tak dalej. Fajna sprawa. Dobra. W takim razie popierdzielamy sobie do misji. Wiedziałem, że się nie zmieszczę. Wiedziałem. To jest standard u mnie. No to jest standard, nie? W ogóle muszę sobie mikrofon. Ekran troszkę przesunąć, bo naprawdę mi ten mikrofon cholera zna przeszkadza. Nie umiem go sobie ustawić jakoś tam odpowiednio. Ale jest spoko teraz. O, prawie się zmieściłem, o dziwo. W ogóle, jeżdżę jak napierdolony dzisiaj od rana w tym GTA, naprawdę, no masakra. Dajcie mi teraz misję w ogóle z jeżdżeniem, to już w ogóle będzie rzeźnia. Rzeźnia na 102. W ogóle chciałbym Trevora jakoś, kurczę, ubrać w końcu. Jechać do jakiegoś sklepu, kupić mu fajne ciuszki, jakiś garniaczek czy coś, fajne butki. I kurde, zawsze o tym zapominam. Dopiero przypomina mi się, jak robię misję albo coś takiego. Albo już jadę do misji, o. Ej, ale to jest daleko, o ja pierdzielę, 5 km. Fuck this. W ogóle, z tego co pamiętam, to tam była misja ze śmigłowcem chyba, tak? Taki śmigłowiec znajdziesz tylko w forcie Zanuko. Uważaj na śmigłowce w jej okolicy. Najlepiej ściągnij je najpierw. Wade. Czyli najpierw musimy rozpieprzyć tamte śmigłowce. Trevor widziałem pod... co? Podwodniaka w dokach na łajbie. A to dobra. To jest stare. Co my tu mamy? Byłoby świetnie, gdybyś podczas wojaży pomieścił do ludu nas jakieś celebryckie pamiątki. Aha. Pierdoły, to nas nie interesuje. Spoko. Tam coś była jakaś ta poboczna chyba. Ale to nieważne. LOL, wjechał w niego centralnie. Brawo. Pierdzielą w tym radiu. Kolejnym pierdzielą. O, coś mocnego, ale to nie dla nas, nie dla Trevora. Nope. O Jezus. O, już bym tam na dół wpadł grubo. Fajnie to wygląda, fajnie, podoba mi się. Zrobimy to? Zrobimy. Jeee! Chyba go zabiłem. Czekajcie, ja dobrze jadę? No jak się teraz w sumie ogarnąłem? Możliwe, że jak wyjadę z tunelu, to mi się pojawi z powrotem. Ej, shit, czemu nie ma tego? Czekajcie, bo ja muszę jakoś tutaj się dostać na górę chyba. Czy się mylę? Wyjedźmy po prostu tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda.
najpierw. Aha, lotnisko, baza wojskowa, nie wiem co to jest. Wygląda to na razie mało obiecująco. Dobra, wjedźmy tutaj. Fort Zanukko. Na razie nikogo nie widzę, to jest najlepsze. Czekajcie, weźmy sobie to. Ja serio na razie tu nikogo nie widzę. Bez kitu. Ale to dobrze, ale to naprawdę dobrze. Spoko. Chyba, że tu jeszcze gdzieś trzeba tam dalej, kurczę, wejść. To już będzie lipa. Chyba tak. Cholera jasna. Kontener i te sprawy. O, Trevor, coś ty zrobił, idioto. Ja pierdziele, to jest epickie. Ja to uwielbiam w tej grze, naprawdę. Czekajcie, spróbujmy tędy wejść. Jezus, jak mi się zacina ten pierdolony dysk, nie? Patrzcie, patrzcie co się dzieje. Armagedon. Kurde. Ej, no co jest kurwa z tym dyskiem? On ma broń. Jasna cholera, on ma broń. Co myślicie, zrobić to tak, 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 że zrobić, czy... Dobrze. Świetnie. Jezus, jak mi się to zacina. Super, świetnie. 3 gwiazdki, spoko. Ale jak przestało padać, to mi się przestało zacinać, czyli dysk po prostu już nie wyrabiał. 4 gwiazdki, super. Jasna dupa. Tam gdzieś był koleś, ale nieważne. Nie mówcie, że ja to duże coś mam ukraść, nie? Nie, nie to. A szkoda, o szkoda, naprawdę szkoda. Nice. Nie, żeś się schował. Spoko. Jak na razie dajemy radę. Co to było? Trevor mi się prawie zabił, bo się potknął, nie? O, świetnie, świetnie. Super. Dobra, ponowmy misję. Mam nadzieję, że od wejścia będzie to. Aha, czyli po prostu. Dobra, w sumie to też racja, że mogliśmy tak to zrobić. Jep. I myk na ręcznym.
Jo pierdziele. Spoko. Dawaj Trevor, dawaj. Dzida, 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 dzida. Spadamy, spadamy. Come on, come on. Zgub śmigłowiec wojskowy. Ho, 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 ho. Ale zabawne. Ciekawe, czy tu mogę strzelać. Uja. Nie mam pomysłu na razie, jak go zgubić. Może być to z deka ciężkie do wykonania. Plus do tego 4 gwiazdki policyjne. Nie napawają optymizmem, naprawdę. Zaraz, zobaczymy. Będziemy po prostu tak o... tak o lecieć i zobaczymy, co się stanie. Patrzcie, nie, nie wierzę. Przecież to było banalne. To było banalne, serio. Oh, hi Trevor. The Air Force are missing the chopper. They lost one, that's a shame. We took it, you dick. Add it to the list and I'll tell you what we're gonna do. A ślicznie tu te góry wyglądają, te drogi. Ja pierdzielę, oni się tak postarali. Rockstar, ja cię kocham, nie? Naprawdę. Zrobili piękną grę. W ogóle nie wiem, co to jest ten pasek, kurczę, żółty taki na dole, bo mam zielone, no to HP, wiadomo. Niebieskie to jest chyba oddychanie albo kamizelka. Chyba, nie jestem pewny. A to żółty, to nie wiem, co to jest. Centralnie, nie wiem. Kurde, ale to wolno leci. Strasznie. W ogóle jak można zgubić śmigłowiec, nie? Weźcie mi to wytłumaczcie, nie? Wojskowi zgubili śmigłowiec, no spoko. Masakra. To jest jakieś lotnisko chyba. Come on, come on. Chyba tu musimy wylądować. A raczej tutaj gdzieś. Dobra, będziemy próbować. No w dół. Ja mu w dół, a on do góry. Debil jeden. Udało się. Ukończono. Zarąbiście, zarąbiście. Trevor, ten zbieg jest wciąż na wolności. Jaki zbieg? O czym oni gadają? W wiadomościach? Nie mam czegoś takiego. Ciekawe, czy mogę sobie ten helikopter podpieprzyć po prostu. Sprawdźmy. Aha. Mogę. Git. To mi odpowiada. Teraz mamy tak. Te kółeczka to są chyba te miejsca... te miejsca tych tam znajdziek, co mamy znaleźć po jakimś tam sławnym kimś tam
Tu mamy to C. Ja bym pojechał, poleciał raczej do tego C, później zrobił T i później zrobił HS. Najprędzej. Taka sytuacja ludziska. Ale polecę śmigłowcem, to będzie szybciej moim zdaniem. No, na pewno będzie szybciej. Co jak co. Gorzej jak mi później wróci ten śmigłowiec na miejsce, to ja nie wiem czym ja wrócę z tamtej strony jeziora tutaj. To będzie ciekawe. A zajebisty ten śmigłowiec. Powiem wam, że jak miałem wykonywać jakieś misje właśnie tam w tej nauce latania, to była masakra, to była totalna katorga. Uwierzcie mi, mnie szlak już trafiał po prostu przy tych misjach niektórych. A jak mam sobie tak o gdzieś lecieć, to naprawdę mi się świetnie lata w tej grze, nie? Co jak co. Misje zrobili porąbane w tej nauce latania, naprawdę. W ogóle, a to jest szlak jakiś, tu można jechać motorem na przykład, czy quadem, czy czymś. Spoko. Co tu jest? Jakaś kopalnia. Wow. Tego to nie widziałem, nie widziałem tego. Nie wiem, czy to nie jest kolejka w ogóle. Gdzieś trzeba będzie wylądować. Powiedzmy na plaży. Dobra. Helikopter nie jest zaznaczony niestety. No to niedobrze. To jest problem. Co trąbisz, debilu? Co trąbisz? Trevorowi zdałoby się też kondychę coś zwiększyć. Łup. No raczej to nie będzie miało alarmu. No nie. Co to wyłazi, małpa? Chyba tygrys bengalski. Gdzieś mamy misję. Chyba tego kolesia. Raczej. My favorite marksman, huh? How are you, Cletus? Fine and dandy, sir. You ready to hunt some elk? Beat satellite dishes. Lead the way. Oh, here you go. Now, put this in your mouth. A bad day hunting still beats a good day working, my pa always used to say. Idź za Cletusem. Okej. What is chyba będziemy polować. And why do I have to feel like I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear you, you'll spook them, and they'll bolt. You gotta move slowly and quietly and keep that aside. But an elk's nose is his biggest defense. When you're tracking elk, you always need to watch the wind direction. If you don't stay downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say boo. Especially with that distinctive, musk of yours. I'm calling pot and kettle on that, my friend. All right, this is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull using a down tree to scratch his antlers on not 10 minutes ago. Szczerze, ja tu na razie nic nie widzę, żeby coś tutaj gdzieś było. Tam gdzieś jest jeleń? Wy go widzicie? Bo ja nie. Jest. Okay. Stick with me. I'll lead us further in. Keep quiet and stay close. I ain't seen much else or nothing else out here. But we're gonna have to see if we can coax one into the open. That's where that thing you've been chewing on comes in. Ah, yes. Please enlighten me. It tastes like old person. That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle, you and me. All right, give it a good blow. See if we can get any nearby elk to holler back.
Yeah. Sounds like someone strangling a clarinet player and I experience. Jest. Okay. Widzicie? He's over there. You're downwind, so he's yours to lose, Trevor. Skurwysyn uciekł. Jak spłoszył, przecież trafiłem w niego. Seen much else or nothing else out here. But we're gonna have to see if we can coax one into the open. That's where that thing you've been chewing on. Trzeba go chyba w banie strzelić. Ah, yes. Please enlighten me. It tastes like old person. That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle to you and me. All right, give it a good blow. See if we can get any nearby elk to holler back. Sounds like co on robi ze ustami? Clarinet player and I talk from experience. Z doświadczenia. No mówię, jest tam. Dobrze, dostał. Okay, follow me. We'll move a little further in. Stay quiet. I think we might have a mating pair up ahead. Let's check it out. Remember, if it's a pair, we're only here for the male. No does. That's my rule. So if you see one with no antlers, leave it be. Blow your whistle again. So you can get a beat on them. Okay, this is good. Coś tu jest. Nice and steady. Upoluj jelenia. Dobra. Coś tam się ruszało. Jest tu coś. Ale to kurczę nie miało poroża tego cholernego. Ta, nie miało poroża. Spróbujmy jeszcze raz. Tu gdzieś jest kurwa niedaleko. No i wiedziałem, że go spłoszyłem. Wiedziałem. Jeleń zauważył Trevora. Dobra. Próbujemy jeszcze raz. Nie wiem, gdzie on tam był, skurwol jeden. Kletus, ty pierdolona dziwko, chodź tu. Okay, this is good. Same as before, nice and steady. No i co, widzicie go? Bo ja nie. Tu coś jest. Tak, to jest jeleń. Podnieś łba. Nice. Użyj G, żeby dać sygnał. Aha, spoko. Zwracaj uwagę na kierunek wiatru, bo będzie się czasem zmieniał. Spróbujmy jednego chociaż upolować. Kurde, tylko. Najpierw to trzeba znaleźć tego jelenia. Dobra, jeszcze raz. Tutaj gdzieś.
No mówię, że tu gdzieś jest, no. Cholernik jeden. Się pewnie gdzieś schował. Jest! Dobra, odstrzelony. Sfotografuj. Dobra. Wyślij zdjęcie. Jak on się nazywał, ten koleś? Kurde. Cletucha chyba, nie? Wysłane, nie wysłane? Cudeńko, jest nasz GPS i w ogóle to chyba może się udać, dzwonię do ciebie. Halo? So this is what I'm thinking. All this demand for wild raised meat with them city folks right now? If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth and come by to pick it up as soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. What do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. All right, well, the offer's there. And you can keep that elk collar. Was my grandma's before she passed. Be hearing from you. Ale to dostałem coś za tego jelenia, czy nie? Cholera jasna. Myśliwstwo jest teraz dostępne. Dla Trevora w tym i tym. Strój myśliwski został dodany do garderoby Trevora. Aha, czyli żeby polować, to musimy się przebrać za... za tego. Za myśliwego i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Uhu! Ty frajerzy! O ty, oj ty kurwa, ty szmato! Dobra. Sprawdźmy na mapce, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Musimy się dostać. O, Jesus. Przedmioty celebryty, tak, to są przedmioty celebryty. Dostańmy się chociaż do pierwszego. Ogólnie jest 28 z hakiem. Więc chociaż dojedziemy tam. Zapewne. Ja zawsze to dla was też troszkę więcej zwiedzania, prawda? W GTA. Ten w ogóle ucieka. Mam ochotę mu coś zrobić. Fuck! Ale nie w ten sposób. Miałem go po prostu ochotę przejechać. Ej, dobra, już nie ucieka. Szkoda. Dobra. Kawał drogi przed nami. Mamy szybkie auto. Piękne góry. Ale nie, no powiem wam, że będę tak kurde szczęśliwy, jak sobie przeinstaluję te wszystkie gry na ten nowy dysk i to będzie chodzić tak ładnie, 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 naprawdę ładnie. Będę mega szczęśliwy w końcu. Uhohoho. Co to było? coś mi tu goni. Wait a second. zabiłem go. Czekajcie, w którą stronę? A, w tą się broń wybierało. A, Trevor nie ma lepszej broni. No to jak my Uzi nie mamy do auta, no to o czym ja tu rozmawiam? To my nic nie zrobimy w sumie. Lipa. Taratatarata, sratatatarata. Fajna furka. Ty mi się fajnie jeździ. Coś jak Audi, nie?
i szybkiej trzyma. Się drogi Jezus, ciągnik! Jeszcze ciągnika w GTA 5 nie widziałem, jak żyje, nie? Serio. Ale zarąbisty, podoba mi się. Patrzcie, następny ciągnik. Ale faza. Ups. Tak, wiem, użyj to lub to, żeby wrócić na koła. Wszystko wiemy. Już się latało tutaj w GTA samochodami. Dosłownie latało. No i radio wyłączone i od początku lecimy. Sralalalalalala. Pierdolamento. Ciekawe w ogóle, czy będzie trudno uzyskać te przedmioty celebrytów. Ciekawe. W ogóle fura z tego z The Walking Dead, nie? Oła. Pół przodu nie mam, spoko. Może rok? Nie. No stop pop, absolutnie nie. Ja nie umiem jeździć. A autentycznie. Ja tam furą jeździłem. Hi everybody. Monster kill. Mi palca pokazujesz? Frajerze? Dobra sprawa. No i uciekł mi. No i jaki frajerzyna. Krzysiu Jarzyna ze Szczecina. Ej, nie zabiłem go. Jeszcze mam gwiazdkę, fuck. Mhm, policja gdzieś? Ta. Tam od góry gdzieś jedzie. Dlatego my tu na spokojnie to spróbujemy zrobić. Tu jest ten dom celebryty. Serio? No ale ja nie wejdę do środka, więc jak ja mam coś zabrać? Troszkę tego nie rozumiem. Tych misji. Czekajcie. No tak, no tutaj był ten dom, tu jest ten dom celebryty cały. Co ja mam tu zapieprzyć? Szczerze, to nie wiem. Dobra, niech policja... A, dobra, akurat zgubiłem ich. Spoko. Co ja mam tu kuźwa zrobić? Nie, nie wejdę. Mhm, spoko. Wykąpałem się. Chyba, że chodzi o auto. W sumie możliwe. Nie. Ewidentnie nie chodzi o auto. Nie mam pojęcia, co mam tutaj zrobić. No
Tu chodzi o to, żeby zapieprzyć coś sławnego, sławnemu celebrycie, ale jeżeli ja nie mogę wejść do domu, to ja nie wiem, co ja mam mu ukraść, nie? To jest właśnie to. O! A jakbym go zabił? Czekajcie, ja sobie zapiszę. Ja sobie zapiszę i tylko sprawdzimy, czy możemy ich zastrzelić na przykład. No i co, i lipa. I nic nie mamy z tego. Bez kitu. No to ja już nie wiem. Nie, po prostu tej misji nie zrobimy i tyle jak coś, nie? Żaden problem dla mnie. No to i tak jest ta misja taka poboczna bardziej. Bardzo bardziej w sumie. Dobra kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, załapkujcie filmik, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!